Człowiek się zaczął mi dzisiaj, żeby zrobić zupełnie inne spotkanie. Chciałam zrobić spotkanie relacyjne. Chciałam, żebyśmy się lepiej poznali. Chciałabym, żebyście mnie lepiej przede wszystkim poznali. Ostatnio w jednym mieście usługiwałam naszej przyjaciółki Teresy, która też z naszego ramienia prowadzi kościół. I zrobiliśmy takie spotkanie poza kazalnicą. I powiem wam, że osiągnęłam większy, jak gdyby, że tak powiem, sukces, niż bym zrobiła spotkanie takie za kazalnicą. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć pewne słowo, chcę się z wami podzielić pewnym poselstwem. Mianowicie takim, że pasja bez wizji jest niczym. My jako ludzie wierzący, jako ci, którzy poznaliśmy Jezusa, jesteśmy pasjonatami. Ale jeśli naszemu życiu nie będzie towarzyszyła wizja, to nasza pasja zostanie źle ukierunkowana. Wiecie, to będziemy chodzić jak... Moja córka kiedyś powiedziała, jak zagubione ptaki. Wiecie, pasja bez wizji jest nieużyteczna. Ona będzie źle ukierunkowana. I chcę wam powiedzieć, że Kościół w swojej istocie jest nadnaturalnym tworem. Diabeł chce, żebyśmy chodzili w naturalnym, abyśmy się opierali na tym, co naturalne. Aby na przykład uwielbienie nie było dla nas ważne. Rozumiecie? Abyśmy w ogóle nie rozumieli, czym jest uwielbienie. Diabeł chce nas okraść z tego, co nadnaturalne i chce nas sprowadzić do miejsca naturalności. A w miejscu naturalności my jesteśmy nieskuteczni. Jako chrześcijanin jesteś nieskuteczny w miejscu naturalności. Bóg cię przeznaczył do nadnaturalnych rzeczy, ponieważ On jest nadnaturalnym Bogiem. On nie jest Bogiem z tej ziemi. On nie jest Bogiem z tego świata. To inny Bóg. Bóg tego świata to diabeł. A naszym Bogiem jest Jezus. I naszym obowiązkiem jest chodzić w nadnaturalnych rzeczach. Kościół Boży w swojej istocie i korzeniach i celach działaniu musi być nadnaturalny. A Kościół to ty i ja. Kościół będzie tak silny i tak nadnaturalny, jak nadnaturalny będziesz ty. Jeśli złożymy odpowiedzialność na nadnaturalność tylko i wyłącznie na pastorów Kościoła, to jesteśmy w czarnej dziurze. Nadnaturalność musi towarzyszyć i mi, i tobie. I musisz wziąć odpowiedzialność za nadnaturalność w swoim życiu. I powiem ci dzisiaj, jak to zrobić. Bez tego elementu, uwolnionego przez życie w Duchu Świętym, nie jesteśmy niczym innym niż uświęconym klubem mającym wspólne interesy. Kościół, który nie jest nadnaturalny, porusza się w naturalnym. Jest jak klub wzajemnej adoracji, który ma własne interesy. Rozumiecie? A mamy być nadnaturalni. My mamy być nadnaturalni. Mnie pociąga nadnaturalność. Od samego początku, kiedy poznałam Jezusa, to w moim życiu się przejawiała nadnaturalność. Ja w ogóle poznałam Boga mocy. Ja poznałam Boga mocy. On mnie wyciągnął z dołu zagłady. On tak zadziałał w moim życiu, że ja przebaczyłam oprawcy swojego życia. I dzisiaj jest moim mężem. Jest moim kochankiem, przyjacielem i życiowym partnerem. Takiego Boga poznałam. Nie możemy chodzić w naturalnym, bo w naturalnym chodzi świat. Rozumiecie? Chrześcijanin to nadnaturalna istota słuchająca głosu swojego Boga. Żeby słyszeć głos swojego Boga, to musisz postanowić w swoim życiu wziąć odpowiedzialność i zdecydować tu i dziś, że będziesz człowiekiem modlitwy, że będziesz miał swoją górę przemienienia. Wiecie, ja osobiście, jak patrzę na Kościół Polski, to śmiem powiedzieć, że Kościół w Polsce jest jeszcze słabym kościołem. Jest słabym kościołem. Kościół opiera się w naturalnych rzeczach. Wystarczy, że przyjdzie ktoś do kościoła, kto jest obdarowany. Wystarczy, że ma obdarowanie przywódcze i natychmiast mówimy lider. Ja mówię, a dlaczego? A dlaczego? Jeszcze nie wiemy, czy on jest w ogóle przez Boga powołany. To naturalne. Najłatwiej się patrzy na to, co naturalne. A my jesteśmy nadnaturalnym tworem.
nadnaturalnym tworem. W tym tygodniu, w czwartek, pochowałam mojego tatę. I z perspektywy naturalności mogłam nie przyjechać tutaj dzisiaj. Mogłam nie przylecieć. Rozumiecie? Bo gdzieś wewnątrz siebie przeżywam żałobę. A w Słowie Bożym jest napisane, że lepiej być w domu żałoby, niż w domu wesela. Jestem za tym, żeby w ogóle autentycznie przeżywać rzeczy. Ale ja wiem, po co ja tu przyleciałam. Ja przyleciałam opowiadać o Bogu nadnaturalnym. Rozumiecie? Nie jestem z tego świata, a więc nie chodzę w prawach tego świata. Biorę autorytet i lecę. Duch Święty to największy strateg, ale żeby odbierać strategię do swojego życia, aby odbierać nadnaturalność do swojego życia, należy być człowiekiem modlitwy. Należy wejść na swoją górę przemienienia, bardziej pytać Pana niż człowieka. Bardziej pytać Pana niż człowieka. Duchowa rzeczywistość musicie czuć. Duchowa rzeczywistość musicie czuć. Rozumiecie? Ona cię musi czuć. My jesteśmy, nas mają, my jesteśmy do wywąchania. Rozumiecie? Czuć człowieka modlitwy. Czuć nadnaturalnego człowieka. Cała Biblia pokazuje nam silnych liderów. Mojżesza, Abrahama, którzy brali wzór od Boga. Tylko wtedy, kiedy będziesz brał wzór od Boga, tak, nie potknie się twoja noga. Kiedy się nawracałam i kiedy się chrzciłam, podszedł do mnie pewien człowiek i powiedział do mnie tak: polegaj na Jezusie, bo na człowieku się zawiedziesz. Z kolei druga osoba do mnie podeszła i powiedziała: to slogan chrześcijański. Byłam strasznie rozkojarzona. Ale z perspektywy kilkunastu lat chodzenia z Bogiem, dzisiaj wiem, że nigdy, nigdy nie zawiodło mnie Słowo Boga. Żadna Jego obietnica mnie nie zawiodła. Duch Święty, najlepszy strateg, a ja postawiłam w swoim życiu na życie modlitwy. Wiecie, że w ogóle diabeł chce, aby Kościół był słaby. Aby był słaby. My nie chwycimy świata narzędziami świata. Nie chwycimy świata psychologią. Nie chwycimy świata psychologią. My chwycimy ten świat strategią z nieba, z Duchem Świętym. Rozumiecie? Ale psychologią i narzędziami z tego świata nie chwycimy tego świata. Zdobędziemy ich galilejskim tonem i królewskim stylem. A żeby mieć galilejski ton i królewski styl, to należy mieć swoją górę przemienienia. Ludzie nie chcą mieć góry przemienienia. Nie chcą wchodzić na górę przemienienia. Idą na łatwiznę. Pastor mi powie, lider mi powie. Wiesz, powie ci, bo też jest napisane, jak nie wiesz, to idź do swojego pasterza. Ale to nie może być w ogóle, wiecie, to nie może być tylko to, że ja nie znam głosu swojego pasterza, bo jest napisane: ja znam głos swojego pasterza i za obcym nie pójdę. Ty musisz znać głos swojego pasterza. Ty musisz się odważyć. Ty musisz zaufać. Ty musisz iść w ogóle w ciemno. Musisz wejść na swoją górę i powiedzieć: kurczę, tak mało znam twój głos. Znam głos mojego pastora. Znam głos mojego lidera. Się może okazać, że bardziej w ogóle znam numer telefonu mojego pastora, niż w ogóle mam społeczność z moim Bogiem. Czy mówi do mnie Bóg? Czy ja znam głos mojego Boga? Czy ja znam głos mojego Boga? Czy ja znam głos mojego Boga? Potrzebujemy być pewni. Potrzebujemy być odważni. A żeby manifestowała się przez nas pewność, a żeby manifestowała się przez nas odwaga, to potrzebujemy mieć swoją górę przemienienia. Rozumiecie? Musimy się wzorować na tych, którzy odnieśli sukces. Sukces. Na tych, za którymi szli ludzie. Chrześcijanin to nie jest pierdoła. Chrześcijanin to jednostka, która poznała Pana Panów i Króla Królów, która wie, skąd pochodzi i dokąd idzie. To nie ma, że tupnie diabeł i chrześcijanin ucieka.
Do Mojżesza Bóg powiedział: bacz, abyś uczynił wszystko tak, jak ci ukazałem na górze. Żeby się powiodło w naszym życiu, żeby się wiodło tobie i mi, to musisz mieć swoją górę. Musisz mieć czas z Bogiem i musisz postępować wedle wzoru, który dał ci Bóg. Pamiętam, kiedyś miałam taką straszną chorobę na ciele. Było to chyba związane z jakimiś hormonami pokrzemiennymi w moim życiu. I moje ciało było pokryte strasznymi krostami. I wiecie, byłam akurat w takim kościele, w którym mi mówili: wiesz, nie wiemy, dlaczego jesteś chora. Hiob się tam czymś drapał, ty też się czymś podrap. On się drapał jakąś tam, nie wiem, korą czy czymś, a ja w domu w takim koszyczku miałam szyszkę i się drapałam tą szyszką. Mój mąż wtedy, jeszcze nie wiedząc w ogóle, że tak naprawdę na Jezusa spadły wszystkie choroby, rozumiecie, młodzi chrześcijanie, w ogóle mówi: Boże, niech to spadnie na mnie, niech ona nie cierpi, niech to spadnie na mnie ta choroba. Ale wiecie, postanowiłam razem z Arturem pójść w takie miejsce, które było dla mnie miejscem kontrowersyjnym. Bałam się tego miejsca, ale to miejsce cechowało się znakami i cudami. Tam były znaki i cuda. I pewien pastor do mnie podszedł i zapytał się mnie: ile jesteś wierząca? Ja mówię: 2 lata. A on do mnie mówi: to nie módl się, bo nie umiesz się modlić. Podszedł do mnie i mówi: diable, znasz mnie, wiesz, kim jestem. Wyjdź z tego ciała w imię Jezusa. Wziął autorytet nad tą chorobą. Potem podszedł do mnie pewien człowiek, Ukrainiec, i mówi do mnie: to jest chyba od Pana, mam takie słowo od Pana, żebyś się wykąpała w musztardzie. I ja pojechałam do domu, wsadziłam słoik musztardy sarebskiej do wanny napełnionej wodą i chcę ci powiedzieć, że uczyniłam to zgodnie ze wzorem, jaki powiedział do mnie ten człowiek. Powiedział do mnie: zanurz się 3 razy. I ja uwierzyłam, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Rozumiecie, uwierzyłam w jego słowo. I zanurzyłam się w tej wodzie i wyszłam całkowicie uzdrowiona. Z kim miałam do czynienia? Miałam do czynienia z ludźmi, którzy mieli swoją komorę. Miałam do czynienia z ludźmi, którzy znali swojego Pana. Miałam do czynienia z ludźmi, którzy wzięli wzór od Boga, którzy mieli swoje wokół, którzy mieli swoją górę, którzy się modlili. Rozumiecie? Inaczej nie jesteśmy w stanie pomóc sobie ani innym ludziom. Kiedy wchodzisz na swoją górę przemienienia, kiedy się modlisz, słuchaj tego, co mówi do ciebie Bóg. Bo dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Miej swoją komorę. Miej swoją komorę. Bóg da ci strategię i wzór do twojego życia. Rozumiecie? Przecież On powiedział: nie zostawię cię i nie opuszczę cię. Poprowadzę cię, wskażę ci drogę. Ale żeby można było wiedzieć o tej drodze, to należy przebywać z tym Bogiem. Należy przebywać z tym Bogiem. Wiecie, chrześcijaństwo na 100% z Jezusem staje się coraz mniej popularne. Coraz mniej popularne staje się życie z Jezusem na 100%. Kiedyś Bóg mi dał takie słowo: czy jestem Twoim Panem, czy tylko Zbawicielem? Czy tylko przychodzisz do mnie i zbaw mnie, zbaw mnie? Czy jestem też Twoim Panem? Czy naprawdę ustanowiłaś mnie Panem swojego życia? Czy oddałaś mi autentycznie stery swojego życia? Panowanie Jezusa jest widoczne w życiu człowieka. W chodzeniu z Bogiem nie jesteśmy skazani na walenie głową w mur. Nie jesteśmy na to skazani, aby walić głową w mur. On chce ci dawać rozwiązania. On chce do ciebie mówić, bo to jest Bóg, który mówi. Ale opresjonowana jest bliskość, opresjonowana jest komora, opresjonowana jest góra przemienienia. Dzisiaj coraz więcej psychologii w chrześcijaństwie, coraz mniej głoszenia o krzyżu, coraz mniej głoszenia o tym, że w ogóle Jezus został ukarany, abym ja mogła być wolna. On został odrzucony, abym ja mogła być zaakceptowana w rodzinie Bożej. Coraz więcej jest psychologii.
Chrześcijaństwo jest nadnaturalne. Diabeł chce, żebyśmy byli naturalni, żebyśmy chodzili w chaosie, rozumiecie? I żebyśmy nie doświadczali nadnaturalności. On chce, abyśmy zapominali o słowach, które powiedział do nas Bóg. Nie opuszczę cię i nie zostawię cię. Przypomnij sobie, co powiedział do ciebie w dniu twoich nowych narodzin. Co do ciebie powiedział? Nie opuszczę cię i nie zostawię cię. Poprowadzę cię i wskażę ci drogę, ale ufaj mi. Ale ufaj mi. Nie podważaj tych prostych prawd. Nie idź na łatwiznę. Napieraj dalej na mnie. Napieraj dalej na mnie. Niewiele trzeba robić, ale trzeba się spotykać z Panem. Kiedyś Bóg do Andrew Womacka, znacie brata naszego, cudownego, powiedział tak: jeśli przełożysz swoje życie bardziej na usługiwanie innym ludziom niż na bycie ze mną, to w ogóle stracisz. To skróci się czas twojego usługiwania tutaj na ziemi ludziom. Twoja usługa nie będzie skuteczna, ona nie będzie pełna. Bo żeby dobrze usługiwać ludziom, to musisz przebywać ze mną. To musisz czas spędzać ze mną. To jest nasze zwycięstwo. Żeby nie odwalać, wiecie, szopek. Żeby nie robić ciągle tego samego, żeby brać strategię do tego, jak prowadzić Kościół, jak być liderem, to należy mieć swoją górę przemienienia. Nie możemy być naturalnymi liderami. Diabeł się śmieje z takich rzeczy. Mamy być nadnaturalni, nadnaturalni. Mamy mieć takie pomysły, że się w głowie nie mieści. Kiedyś ludzie mnie pytali, ty jesteś taka, bo żyłaś wśród kryminalistów? Ja mówię, nie. Moja natura stara to wylękniony człowiek, ale kiedy zostałam wypełniona Duchem Świętym, to wybuchł we mnie dynamit odwagi. Dynamit odwagi. To nie moja naturalna siła. Nie jestem taka dlatego, że wychowywałam się wśród kryminalistów i spędziłam 10 lat swojego życia jeżdżąc do mojego męża do więzienia. Nie stąd moja siła. Moja siła jest od Jezusa. Moja siła od Jezusa, moje pomysły z góry przemienienia. Jeśli naprawdę pozwolisz panować Jezusowi, będziesz zwyciężał bez względu na to, jak silne bramy piekieł atakują ciebie. Jezus powiedział: ja zbuduję mój Kościół i bramy piekieł nie przemogą go. Chcę ci powiedzieć, czym jest symbolika bram. Bramy w Biblii oznaczają siedzibę autorytetu. W bramach miasta odbywał się handel, import i eksport towarów i usług. W bramach zasiadali starsi, zarządzając, osądzając oraz pobierając podatki i cła. Bez względu na to, jakie miejsce autorytetu wzniósł w twoim życiu diabeł, kiedy słuchasz Boga i postępujesz według wzoru, nie może cię pokonać. Nieważne, jaką bramę autorytetu wzniósł w twoim życiu diabeł. Może to jest zniewolenie. Może to jest lęk. Nieważne. Twój Jezus jest mocniejszy. On jest silniejszy. Bo silniejszy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie i mnie straszy. Diabeł tylko straszy. Ci chrześcijanie dają bardzo duży autorytet diabłu. Mówią: diabeł jest silny. Diabeł nie jest silny. Diabeł będzie na tyle silny, na ile ty mu dasz autorytetu do swojego życia. Jeśli powiesz do niego: won, nie masz nade mną żadnej władzy, to on musi od ciebie odejść. Nie ma takiej opcji. Bo Bóg powiedział, że On jest pod naszymi stopami, że będziemy deptać po wężach i skorpionach, po wszystkich krukach, padalcach i jeszcze innych robakach. Rozumiecie? Diabeł nas nie może obszczywać, diabeł nie może z nas szydzić. Kościół to chwalebny twór. Diabeł ma być oślepiony chwalebnym Kościołem. A żeby chwalebny Kościół był naprawdę chwalebnym Kościołem, to jednostki Kościoła muszą się spotykać z Bogiem. Mamy się spotykać z Bogiem.
Rozumiecie? Często jest tak, że ludzie są w kościele i bardzo długo w ich życiu się nic nie dzieje i mówią, czemu się w moim życiu nic nie dzieje? Ja mówię, posłuchaj. I jeszcze mówią tak, no mówicie ciągle, że dary i urzędy są po to, aby przygotować świętych do dzieła usługiwania. Czemu to nie działa w moim życiu? Ja mówię, jest taka opcja, że nie jesteś właściwie podłączony. Jeśli nie jesteś właściwie podłączony i nie masz intymnej relacji z Bogiem, to ty za groma nie będziesz nic rozumiał, co do ciebie mówi pastor. Co do ciebie mówi lider. Ty na co dzień musisz być właściwie podłączony. Ty musisz mieć relację z Duchem Świętym. Z Duchem Świętym. Z Duchem Świętym. Kiedyś Bóg do mnie powiedział na temat mojej usługi. Żyj zawsze blisko mnie. A będziesz miała co mówić. A będziesz miała co głosić. Żyj blisko mnie. A będziesz miała co mówić. Nie będziesz cytowała oryginału, ale ty będziesz oryginałem. Jeśli chcesz być oryginałem, w ogóle kocham Jezusa. Wiecie, on stawał, ludzie do niego mówili, jest napisane, a on mówił, a ja wam powiadam. Kozak. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. Rozumiecie? Nie dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Ale dla ludzi, którzy w ogóle poznali Jezusa i dalej zamierzają brać autorytet i iść i szerzyć Boże Królestwo. Ja na maksa żyłam w świecie i na maksa chcę żyć z Jezusem. Mnie nie interesuje życie z Jezusem na 99%. Kiedyś w naszym kościele mieliśmy modlitwę wstawienniczą i modliłam się z pewnym liderem naszego kościoła. Było bardzo duże namaszczenie do pokuty. Ja sama tam z czegoś pokutowałam, powiedziałam do ludzi, nie bójcie się w ogóle, pokutujący pastor to pokutujący kościół. Nie ma się czego bać. Wiecie. I ten lider się pomodlił tak. Jeśli nie chcesz z Jezusem na 100%, to nie módl się tą modlitwą razem z nami. Bierz sobie w tym udział, niech namaszczenie ci usługuje. Ale jeśli nie chcesz z Jezusem na 100%, to nie módl się. Bo kiedy Bóg zacznie w twoim życiu działać, to ty nie będziesz wiedział, o co chodzi. Będziesz gromił diabła, a to nie będzie diabeł, tylko to będzie Święty Duch. Rozumiecie? Nadnaturalność jest dla ciebie i dla mnie. Nadnaturalność jest dla ciebie i dla mnie. Jeśli postanowisz, że będziesz żywą ofiarą, że będziesz składał każdego dnia żywą ofiarę ze swojego ciała, będziesz spotykał się ze swoim Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że będziesz wyczuwalny. Byliśmy teraz w Rotterdamie, w pewnym kościele. I na koniec usługi mojej podeszła do mnie kobieta i powiedziała, że długo już nie mówiła do ludzi. To prorok był. I podeszła do mnie i powiedziała do mnie w 100% to, co powiedział do mnie Bóg. Rozumiecie? Ona co zrobiła? Ona mnie wyczuła. Ona mnie wyczuła. Ona mnie rozpoznała. Ja nie chcę na przykład, żeby w moim życiu było tak jak z synami Scewy. Że podejdę do człowieka zdemonizowanego, a przez niego przemówi diabeł i powie tak. Jezusa znam i wiem, kim był Paweł. A ja dostanę w łeb. Rozumiecie? Wierzę w duchową wartość. Wszyscy jesteśmy szczególni dla Boga. Rozumiecie? Wszyscy. Do każdego z nas powiedział, jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy. Ja jestem wyjątkowa, Sara jest wyjątkowa. Rozumiecie? Nikogo z nas nie postawił gdzieś na jakiś tam piedestał, bo to On ma być królem do końca. To Jezus ma być do końca królem. Jeśli cię interesuje życie, życie mocy, życie takie, że będziesz podnosił życie innych ludzi,
to postanów, że będziesz człowiekiem modlitwy. To nie jest popularne dzisiaj. To naprawdę nie jest popularne. Popularne jest dzisiaj to, aby ścigać dary, aby dary nakładały ręce, a ja chcę być darem. Wiele darów położyło na mnie ręce, tak. Wyposażyli moje życie, ale ja w swoim życiu nie chcę biegać za darami. Oczywiście, kiedy potrzebuję wyposażenia, to tak jak najbardziej. Pójdę do tych, którzy mają coś, czego nie mam ja. Ale generalnie ja chcę być darem. Ja chcę być człowiekiem, który niesie przebudzenie. Ja chcę być człowiekiem, że jak gdzieś się pojawią, to powiedzą, ta kobieta chodzi z Bogiem. Jak ona otwiera swoje usta, to mówi przez nią Bóg. To mówi przez nią Bóg. Silny Kościół to silna jednostka. Silny Kościół to silna jednostka. Postanów w swoim życiu, że będziesz spędzał czas z Bogiem. Moja siła, moja determinacja i moja odwaga nie wypływa z mojej naturalnej siły, ale z tego, że przebywam z Bogiem. Od Niego czerpię. On jest moim źródłem. W swoim życiu znalazłam się w różnych trudnych sytuacjach. W czasie mojej służby umarła mi mama i tydzień temu zmarł mi mój tata. Ja nie mówię, że zawsze będzie łatwo. Ja nie mówię, że nie będzie sytuacji, które nie będą wyciskały łez. Ja nie o tym mówię. Ale mówię o tym, że kiedy będziemy spotykać się z naszym Bogiem, to nie będzie takiego sztormu, to nie będzie takiej burzy, to nie będzie takiej sytuacji, która cię po prostu powali. Bo ty znasz swojego Boga. Bo ty będziesz miał siłę i moc do tego, aby pokonać każdą burzę. Aby wznieść w ogóle głos przeciwko wszelkiej bramie autorytetu, którą zbuduje diabeł. Rozumiecie? Świat potrzebuje objawienia się synów Bożych. Objawienia się synów Bożych. Nie jakichś szczególnych ludzi. Ja w ogóle wierzę w to, że w czasach ostatecznych będzie taki manifest ludzi na tej ziemi. Świadomych synów i córek Bożych, którzy będą działać w Jego imieniu. Nie szczególni urzędnicy. Rozumiecie? Nie. Będzie wysyp synów i córek, którzy będą prorokować na ulicach, którzy będą mówić w imieniu Pana, którzy będą mówić autentyczne słowa wiedzy. Na przykład siedziałaś w pornografii, ale to nie jest problem, to cię męczy. Przynoszę ci dzisiaj Jezusa, On cię może uwolnić, On cię może wyswobodzić. On to jest ten, który zrywa kajdany z nóg ludzi. To nie jest problem, to nie jest problem. Ale żeby coś takiego nieść, to należy przebywać z Bogiem. Z Bogiem należy przebywać. Żeby być oryginałem i żeby cytować w ogóle oryginał. Wiecie? Dzisiaj coraz mniej są takie popularne rzeczy, jak właśnie uwielbienie. Uwielbienie zostało sprowadzone w kościele do śpiewania piosenek. Często jest przerywane jakimś słowem, nie wiem, złóżmy życzenia Eli. Złóżmy dzisiaj życzenia Eli. Dzisiaj są Eli urodziny, żeby Ela nie była urażona i żeby tam potem na szkółce niedzielnej nie wyżywała się na dzieciach. To złóżmy Eli życzenia. Uwielbijmy Elę w czasie uwielbienia Boga. Oddajmy ten czas Eli, bo Ela, rozumiecie, pochłonie nas potem swoimi oczami. Kościół chodzi w naturalnym. Jest naturalny porządek często nabożeństwa. Jest wielki zegar i ten zegar cyka. Tyk, 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 tyk. 15 minut na uwielbienie. 20 minut ogłoszeń parafialnych. 7 minut Słowa Bożego. Bo ludzie ankiety wypełniają. Pastor rozdaje ankiety. Wypełnijmy ankiety i zobaczmy, co chcieliby ludzie. Jaki by chcieli porządek nabożeństwa. To świat. Ja to się z tego śmieję i poniżam to. Rozumiecie? W naszym kościele mamy 2,5 godziny uwielbienia. Mamy wesele. Oddajemy ten czas Bogu.
Bo jest napisane, że jeśli ja będę wywyższony ponad wszystko, to was do siebie pociągnę. Kiedy oddajemy to, co Bogu, rozumiecie, to nie ma potem problemu w ogóle. On nas pociąga do siebie. Życie staje się łatwe. Pachniemy Nim. Jesteśmy namaszczeni. Ale kiedy sprawujemy ludzki porządek, bo robimy coś pod człowieka. W ogóle Bóg jest fanem człowieka. Ja nie o tym mówię. On jest fanem człowieka, bo Jezus umarł za człowieka. Wiecie? Ale nie człowiek w centrum. W centrum Bóg, a człowiek poddany Jezusowi. Chcę was z tym zostawić i zachęcić. Jeśli dziś dotyka to słowo ciebie, to powiedz: Boże, chcę tak, jak ona mówi. Chcę mieć swoją górę przemienienia. Chcę mieć swój czas komory. Biorę autorytet nad chaosem w swoim życiu. Nad wszystkim tym, co mnie rozprasza. Wszystko inne odłożę, ale nie odłożę czasu spędzenia z tobą. Odłożę gotowanie, odłożę pranie. Mogę często się nie umyć, niech muchy koło mnie latają, ale z tobą się spotkam. Ale z tobą się spotkam. Wstańcie, pomodlimy się. Jezus, my wywyższamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie, my dziękujemy Ci za Twoje Słowo, my dziękujemy Tobie, że Ty przychodzisz z żywym Słowem do Kościoła. My uwielbiamy Cię, my ustanawiamy Ciebie jedynym Królem, jedynym Panem, jedynym prawowitym Królem. Ty powiedziałeś, że zbudujesz Twój Kościół, a bramy piekła nie przemogą Jego. My przyjmujemy Twój wzór. My przyjmujemy wzór z nieba. My dziękujemy Tobie za wizję, za strategię. My dziękujemy Tobie za to, że Ty powiedziałeś, że jeśli my będziemy wywyższać Ciebie, to zostaniemy do Ciebie pociągnięci. I my ufamy w te słowa. My wierzymy w te słowa. My dziękujemy Tobie. Shama coloro mosa cada la maseta del mesaje del Messi. Ojcze, ja modlę się teraz, aby teraz, Ojcze, ludzie postanawiali tak, jak chcą, z własnej nieprzymuszonej woli. Kto chce być człowiekiem modlitwy, niech stanie się człowiekiem modlitwy. Ja biorę autorytet nad wszelkim chaosem, nad wszelkim zniechęceniem, nad wszelką stagnacją. W imieniu Jezusa Chrystusa ja to rozwalam przez moc imienia Jezus. Ja w tej chwili w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdą diabelską bramą, która została wzniesiona w życiu członków tej wspólnoty. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w tej chwili biorę autorytet nad naturalnością. Ja mówię nadnaturalność. Ja mówię nadnaturalne życie z Bogiem. Nadnaturalne życie z Bogiem. Nadnaturalne życie z Bogiem. Nadnaturalne życie z Bogiem. Życie w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym. Hamakara masa koloro masa. Kolorowo so, kolorowo so, kolorowo se. Halleluja. Halleluja. Wywyższamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za wszystko, co się dzisiaj urodziło. My ochraniamy wszystko, każdy płód. Wszystko, co powstało dzisiaj do życia. My to ochraniamy. W imieniu Jezusa Chrystusa, diable, nic nam nie ukradniesz. My jesteśmy świadomymi ludźmi. Nasze modlitwy są świadome. My wiemy, czego chcemy i wiemy, o co się modlimy. W imieniu Jezusa.